Dzisiaj Maciek w roli Jokera, wchodzisz na boisko, zdobywasz bramkę i po tej radości widać chyba, jak wiele to dla was znaczyło. No na pewno tak, na pewno wszystkich nas to bolało, że nie mogliśmy wygrać spotkania w 13 kolejkach. Takiej serii myślę, że żaden z nas nie miał swojej przygody z piłką, dlatego jest to tak cenne zwycięstwo. Teraz kontynuujecie z kolei pasę 3 meczów bez porażki i czy można tchnąć taką nadzieję w serca kibiców, że będzie już o wiele, wiele lepiej? Na pewno byśmy chcieli, ale tutaj nie ma co obiecywać. My musimy robić swoje, trenować, grać na boisku tak jak dzisiaj, walczyć i tak jak widać to przynosi punkty. Teraz chyba najważniejsza regeneracja. Gracie bardzo często spotkania. Jak wygląda wasza forma fizyczna? Jak wy się czujecie przede wszystkim? Ja myślę, że w porządku, że w tamtym tygodniu graliśmy 3 spotkania. Były spotkanie z Radomiakiem, było trzecim z kolei, było dobre w naszym wykonaniu. Niewiele brakowało do zwycięstwa z klasową drużyną jak na pierwszą ligę. Także nie boimy się tych spotkań i czekamy na kolejne. Dzięki i powodzenia w środę. Dzięki.